Witam was w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie Forza Horizon. Ja was bardzo przepraszam za to, że po prostu nie było tych filmików na moim kanale, miały być. Jednak, no mówię to jeszcze, powtórzę się, pisałem wam o tym na Facebooku, pisałem wam o tym w komentarzach, ale być może ktoś tego nie czytał, nie wiedział. No straciłem prawie 2,5 godzinny materiał z Forza Horizon, który miał być zaplanowany tak, że pojawiałby się co drugi dzień na moim kanale YouTube'owym. Niestety nie udało mi się tego odzyskać, no znaczy udało mi się odzyskać jako tako ten cały materiał, jednak jeśli chodzi o po prostu jego jakość była tak marna, że postanowiłem, że już nie będę tego wrzucał na YouTube'a, bo ten filmik czasami się zacinał. Naprawdę takiego kiczu nie będę na swój kanał wrzucać, byle tylko wrzucić. Postanowiłem, że nagram po prostu jak tylko będę miał czas kolejny odcinek z Forza Horizon i mniej więcej powiem wam, co się działo w tamtych odcinkach, które miały się pojawić na moim kanale YouTube'owym przy okazji tutaj właśnie grając. A więc pierwszą rzeczą, którą sprawdziłem dla was, to tą sprzedaż aut. Ja jeszcze w sumie wejdę do tego salonu z autami, aby wam coś pokazać fajnego, ale już mogę wam powiedzieć, że przetestowałem to i samochody można sprzedawać nawet te wygrane za faktyczną cenę, którą miałbym te auto kupić, i naprawdę można te auta sprzedawać sobie i zyskać naprawdę duże pieniądze. Do tego kupiłem kilka nowych aut, które zaraz postaram się wam też pokazać, troszkę było tuningu. Niestety ten materiał został usunięty już przeze mnie z dysku swojego i postaram się o to, aby wam te samochody, które troszeczkę stuningowałem, pokazać. Może też jakiś tuning będzie w tym odcinku, ponieważ troszeczkę tej gotówki się udało zbierać. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Najpierw jadę do jakichś pierwszych, lepszych po prostu zawodów, które są gdzieś na w oddali 2,2 km od tego miejsca właśnie. I też powiem wam od razu, że nagrywam już teraz mając odsłuch z naprawdę fajnych słuchawek, nie takich zwykłych od iPhone'a, i jakość dźwięku jest genialna. To co teraz słyszę w swoich uszach jest zdecydowanie bardziej przyjemne dla gracza niż to, jak słuchamy przykładowo tego, w co gramy na telewizorze czy na jakichś słabszych słuchawkach. Miałem też wcześniej Creative Fatality i ta jakość naprawdę była zdecydowanie gorsza niż w tych Tritonach, które teraz posiadam. Więc jeśli macie możliwość kupienia sobie słuchawek do PlayStation 3 czy do Xboxa, to naprawdę polecam Tritony. Te słuchawki zawsze były świetne. Miałem kiedyś model gorszy i naprawdę znakomicie mi się grało. Teraz mam model troszeczkę nowszy. Grałem też na słuchawkach jeszcze lepszych, jeszcze droższych u kumpla. I to jakoś naprawdę zawsze fenomenalna. Dobra, tymczasem weźmiemy sobie te zawody. Rób dokładnie to, co do tej pory. Nie przestawaj. Dobra, ja chciałbym sobie wziąć inne auto, ale chyba nie mogę. Dobra, wezmę udział tym samochodem, którym teraz jeżdżę. O nie, mogę teraz, dobra. Tu mamy kup nowy samochód. O, tu jest Audi, które udało mi się troszeczkę... Znasz już zasady. Ta fura jest za szybka na tę imprezę. Musisz ją osłabić, zanim weźmiesz udział w zawodach. Dobra, to sobie zmienię auto, albo kupimy sobie nowe. Zobaczymy, ile mam gotówki i na tej podstawie po prostu... O, już widziałem, ile mam. Teraz po prostu... Troszeczkę jeśli gram i widzę swój obraz zrzucany na konsoli, troszeczkę jest opóźnione, dzięki czemu zauważyłem, ile mam gotówki. Jak widzicie, 258 tysięcy kredytów. Kupimy sobie zatem jakiś nowy samochód. Kurczę, no nic ciekawego nie ma tutaj. Dobra, jednak nie kupimy nic. Tą gotówkę przeznaczę na jakiś inny samochód, który po prostu postaram się kupić troszeczkę później.
Dobra, czy weźmiemy udział w tych zawodach tym samochodem, który teraz posiadam aktualnie? Wiem, że jesteś pewny siebie, ale bez przesady. Załatw sobie kilka usprawnień do wozu, jeśli nie chcesz się ciągnąć z tyłu. Okej. Okay. Jestem ciekawy, czy... Dobra. Ulepszymy go sobie troszeczkę. Przy okazji się to przyda, tak? W innych wyścigach ten Lancer Evolution będzie zdecydowanie szybszy. Jak najbardziej na plus. I też powiem wam, pewnie wiele osób to ciekawi. Aktualnie jeszcze dźwięk nagrywam za pomocą iPhone'a, a nie za pomocą słuchawek, ponieważ muszę to troszkę przetestować, jak ten dźwięk będzie po prostu wyglądał, żeby był jak najlepszy. Aktualnie robię małe testy, tak troszeczkę niefajnie to wyglądało, więc po prostu znajdę jutro czas. Dla was to będzie już dzisiaj, ponieważ ten filmik będzie dopiero jutro na YouTubie, jak się nagrywam, jest piątek. Tak więc po prostu potestuję sobie to i nagram ten cały dźwięk w różnych wersjach, wybiorę najlepszą i takie ustawienia będę sobie testował po prostu już nagrywając jakieś filmiki kolejne. No ale dobra, najpierw teraz się skupię na tych jeździe i potem sobie pojadę albo się teleportuję po prostu. Też brałem udział w zawodach pokazowych, było to naprawdę ciekawe, gdzie miałem okazję ścigać się z helikopterem. No niestety, no kurczę, już nie będę tego tutaj ciągle mówił, że traciłem i jak ubolewam nad tym, bo no już wystarczająco się naprawdę, uwierzcie mi, nawkurzałem na to, że nagrałem sobie materiał na zapas, tak aby w tygodniu te odcinki z Forzy pojawiały się. Chciałem też nagrać sobie już też na zapas na weekend, bo fajnie właśnie nagrywać sobie coś w weekend i potem puszczać codziennie coś, co się nagrało właśnie w weekend, no ale no trudno, takie jest życie i pewnie jeszcze nie raz tracę jakiś materiał. Też ktoś tam pisał, żebym zagrał to ponownie, no nie można jako tako tutaj zagrać zawodów ponownie, ponieważ gra zapisuje nam się po każdych zawodach i musiałbym usunąć całego save'a, wrócić do czasu, kiedy tam... No, ogólnie to jest bez sensu, tutaj nie ma takiej opcji, żeby tutaj to w jakiś fajny sposób powtórzyć. A wydaje mi się, że najatrakcyjniejsze było to, jak się bawiłem w zabawę tuningu tych aut, kupowanie. Znalazłem też auto zaginione, które ktoś prosił mnie, abym pokazał. Pojeździłem troszeczkę też tymi starymi samochodami i tak to mniej więcej wyglądało. Więc kupiłem też bardzo fajny samochód nowoczesny i bardzo, bardzo drogi, który zaraz pokażę, jak on wygląda, jak się nim jeździ. To pokażę troszeczkę, może jakieś auto sobie kupimy nowe, jakoś troszeczkę stringujemy. Tak, aby pokazać to, co chciałem pokazać już w wcześniejszym odcinku. Jak mówię, wyścigi są takim dodatkiem tutaj. W sumie bardziej się bawiłem w tamtych odcinkach niż jeździłem tutaj. No ale spokojnie nadrobimy to. W ramach rekompensaty postaram się, aby dzisiaj, u was to będzie pewnie sobota, jak wrzucę ten filmik, i w niedzielę pojawiły się jakieś dłuższe odcinki. No i potem mam nadzieję, też będą się pojawiały już co drugi dzień, wydaje mi się, na zmianę. Może cię obserwuję podczas ścigania, tym bardziej jestem przekonana, że niczego ci nie brakuje. Dobra. Szkoda, że podczas tutaj normalnie już teraz jazdy swobodnej nie mogę sobie zmieniać auto, tylko muszę jechać w jakieś specjalne miejsce. Ale poszukamy sobie jakichś najbliższych miejsc, aby pokazać wam naprawdę fajne auta, które sobie kupiłem. Bo powiem wam, że... to chyba nie mogę. Nie, dobra, najpierw wybiorę jakieś miejsce. O, widzę tutaj napis H. Tu można sobie zmieniać... Tu można sobie zmieniać auto, więc tam pojadę i wam pokażę te nowe auta, które kupiłem. Dużo gotówki zebrałem właśnie sprzedawając samochody, które mi są w ogóle praktycznie niepotrzebne. Też jeśli będę to jeździł poboczami to, i uderzał w te billboardy, to oznacza jedynie to, że po prostu chcę zdobyć te zniżki na rabatowe, aby ten tunik aut był naprawdę tylko już przyjemnością, a nie już żadnym praktycznie wydatkiem. Będę postarał się po prostu te billboardy zbijać. No, postaram się, aby właśnie, żebyście dzisiaj oraz w niedzielę dostali nie tylko same wyścigi, ale troszkę się pobawimy w tej grze. A teraz Lancer uszkodzony, tylniej szyby nie ma w ogóle. Za dwie
200 metrów, dojedziesz do celu. Dobra. Tu sobie mogę wjechać i mogę tutaj też chyba tuningować auto i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zmień samochód. Już wam mówię, co mamy. Tutaj jest... jak go kupowałem? Dobra, nieważne. Mazda była. Możemy ją sprzedać. Dobra, na razie nie, poczekajcie. Uwaga, uwaga, uwaga. Ferrari chyba wygrałem, z tego co się orientuję. Ale ta perełka, o której... O, tu mamy Forda, którego ja kupiłem sobie. Dobra, najpierw z tego Forda. I pokażę wam, jak on wygląda. Ten Ford nie jest tuningowany, on może wygląda na samo tuningowane, ale to, że jest fabrycznie tak wyrobiony po prostu pod taką wersję sportową. Pokażę wam, jak on wygląda w środku, na zewnątrz, go wyjadę sobie stąd. Naprawdę auto fajne. Chyba troszeczkę podniosłem moc i pojemność tego auta do jakichś wyścigów, ale już wam pokazuję, jak ono wygląda. Czarne. Koloru nie można było zmieniać tego auta. Po prostu to jest seryjne auto, którego nie można praktycznie w ogóle w żaden sposób modyfikować. Jeśli chodzi o kolor auta. Czekajcie, wyłączę to radio. O. Wyłączyłem radio, coś mi tutaj śpiewa jeszcze. Aha, bo tutaj śpiewałem z tego festynu. Tak wygląda to auto od zewnątrz. Naprawdę, przyspieszenie ma bardzo fajne. I teraz pokażę wam jeszcze, jak ono wygląda w środku. Widzicie, ma klatkę bezpieczeństwa. Już jest takim autem też stworzonym pod wyścigi, ale naprawdę byłem zadowolony kupnem tego auta. To było pierwsze auto, które kupiłem w tych odcinkach, które miały się pojawić. Ale no okej, tutaj mniej więcej wam pokazałem, jak to auto wygląda, więc po prostu wybierzemy kolejne. A pewnie już zauważyliście, co tam było takiego naprawdę świetnego. O! Dobra, jeszcze żeby nie było, pokażę wam najpierw Audi, spokojnie, auto, które pewnie zauważyliście przed chwilą, będzie pokazane za chwilę. Też ktoś na Facebooku mi prosił, aby to auto kupić, napisałem już tej osobie, że nagrałem w odcinku i pokażę, jednak nie udało się wrócić. To jest Audi, które... Te Audi ja kupiłem już dawno, ono było czarne, zmieniłem na kolor czerwony, ponieważ mieliście pretensje do mnie o to, że wszystkie auta są po prostu czarne. A więc tak, Audi ma nieco przyciemnione szyby, jest czerwone. I jak widzicie, jest na glebie. Jest obniżona, z tego co się orientuję, o 2,7 cm. O 2,7 cm. Tak, okej, okay, dobra. Jest obniżone, czyli auto też można troszeczkę uglebić, co jest moim zdaniem fajne. Naprawdę podoba mi się auta na glebie. Sam, jeśli jeżdżę zupełnie tylko i wyłącznie po Wrocławiu, to po prostu obniżam swoją Hondę. Ponieważ mam zawieszenie z regulacją wysokości i twardości. Jeśli mieszkamy w mieście, gdzie jest dosyć fajna nawierzchnia, warto sobie... fajnie, mi się podoba ogólnie gleba w samochodach. Fajnie jeździ tak nisko. Też i tak moja Honda jest bardzo, bardzo nisko ułożona, jeszcze na glebie to w ogóle. No ale jak wiadomo, jeśli mamy podjechać jakiś krawężnik, to trzeba troszeczkę to auto podnieść. Na zimę też mam auto całkowicie podniesione do góry, tak aby tego zawieszenia, żeby tłumika też nie zerwać i tak dalej. Tak wygląda to Audi, jest troszeczkę stuningowane. Już pokazuję, jak w środku wygląda, tak samo jak wyglądało, więc już widzieliście. Jeśli chodzi o moc, to... Możesz sobie zobaczyć teraz. Dobra, tutaj po prostu było troszeczkę pod górkę. Też zwiększyłem troszeczkę pojemność auta, zwiększyłem moc, czyli troszeczkę jest to auto szybsze niż seryjne. W sumie najbardziej podobało mi się to, że to auto mogłem mieć na glebie i dodatkowo też to jest pierwsze auto, które uglebiłem, więc... tak to wyglądało w poprzednim odcinku, którego nie widzieliście, bo mi się usunął materiał. Dobra, i chyba teraz mam to auto, które chciałem... O! Tu jest te BMW, które zostało odrestaurowane. Ale przejdę najpierw do najlepszej moim zdaniem rzeczy. Ferrari F430. Zobaczcie, jakie to ma osiągi. Ale wsiądziemy do tego auta i zobaczcie sami. Tym autem jeździłem w wyścigu jakimś pokazowym i tak mi się spodobało, że musiałem sobie kupić swoje te auto. I powiem wam, że właśnie ostatnio mówiłem wam, jakie auto są moim wymarzonym i nie wiem, czemu nie powiedziałem o Ferrari F430. Naprawdę auto zasługuje moim zdaniem na wysokie oceny i też jeśli chodzi o auto wymarzone, to właśnie Lamborghini i Ferrari F430.
jest moim zdaniem najlepszym wyborem dla mnie. Tak to auto, kurczę, zachodzi słońce i pewnie dużo nie będzie widać, ale takie właśnie Ferrari z czarnymi felgami jest dla mnie autem jednym z wymarzonych. Tak to wygląda w środku. To też ma bardzo fajne przyspieszenie. Z łatwością idzie takim autem wygrywać wyścigi. I to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o te auta, które kupiłem. Jeszcze zobaczę, czy się tam jakieś auto jeszcze mam w garażu, które może, być może wygrałem, bo chyba wygrałem jakieś. Ale i tak do kolejnego zadania pojedziemy tym autem. Jak na razie powiem wam, że jeśli chodzi o te Ferrari, nie ma gdzie ich wykorzystać, chyba brałem tylko udział w jednych wyścigach. O, mamy jeszcze Lexusa, więc do niego wsiądę i wam pokażę. To jest auto, które wygrałem na tą chyba fioletową opaskę. Z tym Mikim, czy jak mu tam było. Naprawdę, ten Lexus też jest autem bardzo fajnym, bardzo ładnym i moim zdaniem ekskluzywnym. Ktoś sobie mnie pytał, czy w tym Lamborghini, który kupiłem, tym pomarańczowym, wysuwa się spoiler tylny, czy to jest po prostu tylko jakieś złudzenie. Nie, to tak przy tych nowszych samochodach, przy dużych prędkościach ten spoiler się po prostu wysuwa, aby była lepsza w ogóle, po prostu lepsza aerodynamika tego samochodu. I tak tu jest też w tym, zaraz zobaczycie, chyba przy 200 km się, o, przy 100 się otwiera ten spoiler. I tak to mniej więcej wygląda, też ma auto bardzo, bardzo fajne przyspieszenie. Sobie nawet pojadę do kolejnych zawodów w tym autem, jeszcze pokażę wam, jak wygląda w środku to auto. Troszeczkę ciemno tutaj w tym rejonie teraz, bo jest już noc. Ale jeszcze pokażę jeszcze auto w jakichś pewnie zawodach. Zobaczymy, co tutaj kolejnego mamy. Są jakieś zawody na A. Na A. No dobra, weźmiemy sobie, chociaż tu może jeszcze coś jest ciekawego. Dobra, to jest B, to jest na to. No, pojedziemy sobie do tych zawodów po prostu teraz. I też wyłączyłem już tą manualną skrzynię biegów, ponieważ łatwiej jest mi mówić i grać, jeśli jest ta skrzynia automatyczna. Antyka się mi z tym tak nie zależy, skoro ja mogę sobie sprzedawać te auta, które wygrywam i mi za to kasę, to naprawdę teraz ta gotówka bardzo szybko mi wleci i już się o te pieniądze nie muszę martwić. Za 100 metrów dojedziesz do celu. A wracamy na... O, to jest jeszcze jakiś billboard sobie go zbije. Wymaga japoński samochód, który mam w garażu, czyli weźmiemy sobie udział. Pewnie zagramy. Nie wolno ci wziąć udziału w wyścigu tym samochodem. Musisz wybrać inny. Czemu ta Integra jest taka słaba? Dobra, weźmiemy Honda S2000. Która jest właśnie przede mnie już w poprzednich odcinkach modyfikowana, wy to widzieliście już. Dobra. Jak widzicie, teraz mamy kolejnego rywala, tą laskę, która była przed chwilą pokazana. No to jest to rywal, który będzie pojawi się u nas właśnie. Ostrzegam cię. To wyścig dla dorosłych. Nie chcę widzieć, jak płaczesz, kiedy spuszczę ci lanie. A właśnie, to jest ona. Ona właśnie będzie do pokonania w tych zawodach na opaskę. Jak pokonamy ją, to też będziemy mogli sobie odblokować jakieś nowe auto. Jeśli będzie fajne, to sobie je wezmę, pokażę wam, pojeżdżę sobie nim w jakiś udział, może w zawodach wezmę. Jeśli natomiast auto będzie beznadziejne, to sobie je sprzedam. Ale też, żebym nie zapomniał, po prostu po tych wyścigu od razu sobie uruchomię... 5 okrążeń jest strasznie dużo. Od razu sobie uruchomię jakieś po prostu zawody pokazowe, bo o to mnie prosiliście. To troszeczkę też uatrakcyjnić ten tam Kurde, ale mi to zarzuciło tym autem. Chcę trochę uatrakcyjnić tą rozgrywkę. A nie tylko wyścigi. No już to chciałem zrobić wcześniej, ale jak mówiłem, materiał poszedł się... No właśnie, poszedł... Zepsuł się. O, mam teraz, widzę na ręce, że mam fioletową opaskę, czyli udało mi się zdobyć fioletową opaskę, pokonać tego Mikiego, jakiegoś tam, nie wiem, na H chyba miał nazwisko.
No a teraz musimy pokonać tą babkę. Jestem ciekawy, ile tutaj czasu minie, aż ja będę walczył z tym najcięższym do pokonania rywalem. Chociaż powiem wam szczerze, że dla mnie im dłużej ta rozrywka będzie trwała, tym lepiej. Bo naprawdę zabawa w tej grze jest miodna. I też miałem jeszcze o dwóch rzeczach powiedzieć, tylko żebym nie zapomniał teraz. Jakaś osoba mówiła, że kupiła tą grę i jest strasznie zawiedziona, że liczyła na symulację, a dostała coś gównianego, jeśli chodzi o Forza Horizon, i jest w szoku, że takie gówno od Microsoftu wyszło. Że lepiej iść na tor i sobie pojeździć autem. No tak, wiadomo, jeśli chcecie mieć prawdziwą symulację, to bierzcie auto, jeźdźcie na tor w jakimś swoim mieście lub mieście obok waszego, takim większym. Ja miałem okazję pościgać się nieraz, jak studiowałem w Poznaniu, na torze w Poznaniu. Są dni wolne, gdzie można sobie pojeździć, jeśli będziecie chcieli to robić też potem profesjonalnie, to naprawdę macie duże możliwości w takich dużych miastach jak Poznań, Wrocław. Pewnie w Warszawie też są jakieś tory. I wtedy macie prawdziwą symulację. Jeśli ktoś kupuje grę z myślą o tym, że zostanie coś takiego jak jazda samochodem w prawdziwym, no to troszeczkę się rozczaruje, kupując każdą grę, która jest wydawana pod jako symulacja, w gatunku symulacje wyścigowe, tak? I to jest dla mnie oczywiste, że nie jest się w stanie stworzyć takiej gry, która by idealnie odzwierciedlała jazdę z samochodem po prostu. I tego się nie da stworzyć, jeśli ktoś naprawdę chce. Jeśli osoba jeździ autem, to. Jeśli osoba nie jeździ autem, to jeśli gra w symulację, to naprawdę będzie to dla niego zdecydowanie więcej fanów przynosiło. Jeśli ktoś już jeździ autem dosyć długo, tak jak ja na przykład, no to takie symulacje już są. Zawsze będą arcade'em. Czy to gra będzie naprawdę podchodziła pod symulację, to i tak moim zdaniem ta gra nie będzie tak bardzo odzwierciedlała właśnie realistyki. Ale też trzeba mieć na uwadze jedną rzecz. Ta osoba pewnie grała na łatwym poziomie trudności. Więc mówię o tej osobie, jeśli daj tej grze drugą szansę. Po pierwsze, ustaw wszystko na maksa, jeśli chodzi o poziom trudności, i będziesz widział naprawdę zdecydowanie większą różnicę między tym. I będzie już troszeczkę bardziej to przybliżone niż jak jazda autem prawdziwym. Jednak jeśli chcesz mieć jeszcze większą symulację, to kup sobie Logitech G25 chyba, z tego się orientuję, tak się nazywa ten model. Lub zagraj sobie na stędzie w jakimkolwiek MediaMarkcie, Saturnie. U mnie akurat w Saturnie wrocławskim jest taki stand, gdzie można sobie pograć i zobaczyć, że wtedy gdzieś w 70% ta rozgrywka będzie podobna do tej rozgrywki w samochodzie. Jednak taki wydatek na kierownicę to jest około 1000 zł i będziesz mógł sobie pograć tylko na PlayStation 3 oraz na PC-tach gry. Czyli jedyną taką fajną symulacją na PlayStation 3 jest Gran Turismo 5. Nie będziesz mógł pograć w Forza Horizon, bo moim zdaniem nie ma fajnej kierownicy na Xboxa. Na pewno nie ma porównywalnie tak fajnej kierownicy, jak jest właśnie ten Logitech, który jest na PC-tach i na PlayStation 3. I też moim zdaniem, jeśli chodzi o Forza Horizon, to nie jest to taka symulacja. Nie pozwól jednak, co przytłoczyło cię ciśnienie wygranej. Nie jest to taka symulacja jak Forza Motorsport 4. Moim zdaniem właśnie Forza Horizon jest bardziej nastawiona na arcade niż symulacja, ale jeśli naprawdę chcemy się troszkę pobawić i żeby ta gra bardziej przypominała nam symulację, wystarczy uruchomić trudniejsze poziomy trudności i naprawdę zabawa będzie fajna. Ale tak jak mówię, bez sensu jest oceniać grę, jeśli ktoś kupi przykładowo Forza Horizon, tak, i stwierdzi, że ta gra jest gówniana, bo nie przypomina mu w ogóle jazdy samochodem, a gra na padzie, to dla mnie troszeczkę to jest głupotą, żeby kupować symulację na pada. Jeśli ktoś naprawdę kupuje grę tylko i wyłącznie dlatego, żeby pograć symulację, to nie kupi kierownicę na Xboxa. Kierownice są dosyć drogie. Najlepsza jest moim zdaniem kierownica ta oficjalna od Microsoftu. Jest to kierownica też jakoś wspólna z marką Porsche. Sobie możecie to zobaczyć po prostu na Allegro. Na Allegro chyba nie będzie. No, zobaczcie sobie to po prostu na jakichś stronach internetowych. Ta kierownica jest naprawdę genialna i można się przy niej fajnie bawić. Jednak
mówię, wolałbym kupić przykładowo, jeśli chciałbym grać symulację, wolałbym sobie kupić na waszym miejscu PlayStation 3 i Logitech, ewentualnie pograć w jakieś symulacje właśnie na PC-cie. Ale no dla mnie taka osoba jest troszeczkę... Nie podoba mi się sposób wyrażania się o tej grze przez tą osobę, bo tam były same przekleństwa, a nie tyle... No nie po prostu jakoś nie potrafię jakoś patrzeć na opinię kogoś jakoś po prostu jakoś w fajny sposób, tak obiektywnie, jeśli ta osoba tylko przeklina, nie potrafi dawać jakichś sensownych argumentów. Więc mówię, jeśli naprawdę ta gra się zawiodła i masz możliwość przetestowania u kogoś na kierownicy, najpierw zwiększ poziom trudności i zobacz, jak to będzie wyglądało. Potem sobie po prostu... potem... To jest na jakieś zawody... Dobra, nie wiem, to... jeśli potem ta gra się nie mnie zadowalała, to pograj sobie w Gran Turismo na PlayStation 3 albo na stędzie właśnie w MediaMarkcie Saturnie albo jakiegoś znajomego, jeśli masz. Jeśli to cię nie zadowoli, przejedź szybko przez radar, a zaczniesz zwracać na siebie uwagę. To nigdy żadna gra, jeśli chodzi o symulację, cię nie zadowoli, chyba że za kilka lat naprawdę będzie jakaś rewolucja pod tym względem. Wtedy naprawdę lepiej kupić za tą kasę, którą miałbyś przeznaczyć na grę, te 200 na paliwo i pojeździć sobie na torze jakimś naprawdę bardziej profesjonalny już symulacyjno wyścig, tak? Jakieś tam zabawy na torze. Wtedy na pewno zdecydowanie więcej ci to frajdy przyniesie. Tym bardziej, jeśli tam mówiłeś, że tam z tego co ja widziałem, po twoim profilu oceniałeś, ty masz chyba Mazdę, z tego co widziałem, i jeździsz nią na co dzień. No nie, no jeśli masz auto, to żadna gra, jakakolwiek symulacja nie będzie ci przypominała prawdziwej rozgrywki. Ja też, zanim zdałem prawko, dla mnie symulacja była całkowicie czymś, jakąś inną rozgrywką niż ta, którą, po której... Ja się skupię na tym, ten rekord pobić, bo muszę mieć sporą prędkość. Dobra, nie udało się, więc muszę powtórzyć to. Mówię, jeśli chcesz symulację, naprawdę zdecydowanie tak jak mówiłeś, lepiej kupić paliwo i jeździć sobie po torze. Ale wydaje mi się, że większość graczy i tak, mimo że ta Forza nie jest jakąś taką typową symulacją, powiedziałbym naprawdę szczerze, że to jest bardziej arcade. Ta rozgrywka na pewno zdecydowaną większość ta gra zadowoli. Ma wysokie oceny, co świadczy o tym, że graczom się ta gra podoba. I ty po prostu miałeś zdecydowanie za duże oczekiwania z tej gry. I też prosiłbym cię i też inne osoby, jeśli naprawdę jakaś gra wam się nie spodoba i macie jakąś negatywną opinię, to napisz ją, naprawdę to na pewno pomaga to innym graczom, bo bez sensu bazować tylko na tym, jaką ja mam opinię na podstawie jakiejś gry. Kurczę, znowu zawolno. Spróbuj jeszcze raz. Taka opinia jest fajna, tylko napisz to po prostu w normalny sposób, nie przeklinając, wyrażając naprawdę fajną opinię, wtedy na pewno zdecydowanie więcej osób będzie miało zaufanie do tej twojej opinii. Niestety twój komentarz musiałem usunąć, ponieważ nie podoba mi się, jeśli ktoś na moim kanale przeklina, to jest dla mnie troszeczkę niemiłe w stosunku do innych osób, które to czytają, więc... Dobra, już nieważne, co zrobiłem w tych symulacjach, no... Wszystko, co chyba chciałem, powiedziałem. Każdy będzie też miał swoją opinię po zabawie z tą grą. Też na stędzie są jest ta Forza Horizon, ponieważ te oficjalne gry Microsoftu przeważnie są na właśnie stędach, tak więc... Jeśli nie macie konsoli, to idźcie sobie do MediaMarktu i sobie... Kurde no, znowu nie udało się. Pograjcie sobie, zobaczcie sobie, jak ta gra wygląda. Nie zawsze trzeba mieć konsolę, aby sobie w grę pograć. A tu mamy też jakieś Porsche, tak? To jest oczywiście pod marką tego Rufa, czy jak się czyta w ogóle. W środku pokażę... Kurczę, jest ciemno, troszeczkę mało widać. Oczywiście auto całe jest ze skóry, ja teraz postaram się skupić, nic nie mówić, aby tą prędkość nabrać. Ta prędkość w sumie nie jest taka dosyć duża, 240 km, tylko żeby wejść dobrze w te zakręty. Auto jest bardzo niestabilne na tej drodze i przez to nie udało mi się tej prędkości tutaj odzyskać. Jeszcze jak ktoś jedzie, o, te hopki to już w ogóle, no patrz jak to tym autem zarzuca. Za 400 metrów dojedziesz do celu.
w życiu się nie doskoczę do 240 km na godzinę tutaj. Jest, udało się. Świetny pokaz. Niewielu kierowców poradziłoby sobie w taki sposób. No dobra, mamy zniżkę 25%, ale to mnie nie zadowala. Weźmiemy sobie kolejne zawody jakieś. Teraz pewnie będzie do zrobienia jakieś zdjęcie. I na końcu zawody z jakimś balonem, helikopterem, samolotem, nie wiem, jakimiś motocyklami może nawet będą taka opcja. Potem zagramy może jakieś zawody pokazowe. A mamy Nissan GT-R z 1975 roku. I będziemy musieli gdzieś jechać w jakieś miejsca, musisz wykonać zdjęcie. Musisz zabrać samochód w miejsce fotografowania i nie uszkadzając go, zrobić doskonałe zdjęcie. To jest też fajne, że ja te samochody mogę wam pokazać, nie potrzebując ich kupować. Tak to wygląda tutaj z zewnątrz. Nagle też nastał się dzień. Też w fajnym miejscu umieszczone lusterka. Na błotnikach bocznych. Ale dobra, jedziemy. Jedziemy sobie tym autem i porobimy zdjęcie. Bardzo fajnie słychać tutaj głos tego silnika. Ja wam powiem, grałem na Tritonach jakiś czas temu, chyba dwa lata temu, jak grałem w Battlefielda, jeszcze Bad Company 2, wtedy musiałem mieć sprawki, żeby tutaj grać troszeczkę lepiej. Ale co teraz usłyszałem na tych swoich słuchawkach, to naprawdę mega jakość. Wy tego pewnie nie dostarczycie na YouTubie, ponieważ on ma takie jakieś beznadziejne kodeki, które po prostu psują jakość. Zrób zdjęcie samochodu na tle dwóch elektrowni wiatrowych. A tutaj, okej, zrobimy takie. O, nawet fajne to zdjęcie w sumie wyjdzie. Nic nie będę tutaj grzebał. Zrobię zdjęcie po prostu. Hej, świetne zdjęcie. Dobra, bardzo mi się to podoba. Fajnie nawet to wyszło, kurczę. Mogę sobie to zdjęcie zapisać w sumie nawet. A dobra, już nie ważne. Te zdjęcia możemy, jakiekolwiek zdjęcie robimy w Forzie, możemy sobie zapisać i wysłać je na stronę oficjalną Forzy Motorsport. I tam możemy sobie tymi zdjęciami się, nie wiem, dzielić ze znajomymi, zapisać sobie na pulpit, pokazywać znajomym. Co jest moim zdaniem fajne, też jakieś tam chyba krótkie filmiki można nagrywać z Forzy i umieszczać je na przykład na YouTubie. Jeśli ktoś nie ma nagrywarki, to zawsze taka opcja jest fajna. Możecie zaczynać w ten sposób właśnie nagrywać sobie jakieś tam mini let's play'e. Komentarze zawsze można też... Dziennikarze czekają na miejscu, żeby zobaczyć twoje umiejętności. Jedź tam. Komentarze można nagrywać sobie po prostu już nie na żywo. Ale jakiś tam sposób można się sprawdzić, po prostu jakoś też będzie na pewno świetna, ponieważ... Na prawo. Dobra, muszę się skupić, ponieważ te zawody są bardzo ciężkie. Albo nie, poczekajcie, ja wam najpierw ten samochód pokażę. A potem sobie powtórzę zawody, bo tutaj mamy na czas. Tak ten Jaguar wygląda tutaj z boku. A tak w środku. Dobra, zaczynam, bo to auto jest... Może uda się. Ja po prostu spróbuję sobie tutaj podpiszę troszeczkę w tej konkurencji. Nie wiem, jak mi się nie uda. Wydaje mi się, że już mi się nie uda. Sobie to powtórzę. A, i też mam dla was informację, że... od 1 grudnia będę miał internet 100 megabitowy, czyli te filmiki naprawdę na YouTube'a będą się dodawały w kilka minut, taki dwugigowy film z tego co ja wrzucałem, dwugigowy film u mnie w szkole wrzucał się około 5 minut, czyli te filmiki naprawdę, nawet jeśli YouTube się przyczepi do jakiegoś filmiku, ja będę musiał go jeszcze raz wyrenderować. Przy takim szybkim internecie nie trzeba będzie nawet, uwierzcie mi, mieć lepszego kompa, wystarczy taki komputer jak ja mam. I nawet jeśli film będzie się renderował 4 godziny, to dzięki temu, że właśnie ja będę miał bardzo szybki internet, to mnie strasznie mi ułatwi wrzucanie wszystkiego na YouTube'a i tak dalej. O, teraz się punktów nabiło, masakra. Pojeżdżę w kółko. O ja. To się nawet... Nie, chyba jeszcze nie uda.
Mało brakło, dobra, będę musiał to powtórzyć jeszcze raz. Ponieważ pokazywałem to auto i troszeczkę tego czasu zleciało. I dzięki temu, że będę miał szybszy internet, będę mógł wrzucać w ciągu tygodnia dwa filmiki nawet. Myślę, żeby udało mi się jakoś fajnie skonfigurować ten mikrofon przy tych słuchawkach do nagrywania, wtedy naprawdę mi to szybko już łatwo pójdzie. Dobra, najpierw się skupię na tych zawodach, potem wam o tym powiem wszystko. Trzymaj się prawej strony. To takie zawody są... Te, powiem wam, zawody mi naprawdę najwięcej problemów stwarzają, ponieważ tutaj jest akurat do zdobycia mało, ale wcześniej było do zdobycia 20 tysięcy punktów i tutaj wystarczy raz uderzyć w jakąś ścianę i tu też mamy... Ten mnożnik nam cały czas nie będzie tutaj. Aj, właśnie, uderzę w ścianę, jest po zawodach tutaj już praktycznie. Już mamy ograniczenie czasowe. Takie bardziej są zawody pokazowe, drift, jakieś, nie wiem, szybkie przepchnięcie między samochodami, jakiś fajny, szybki start, jakieś, nie wiem, palenie gumy, czy coś w tym stylu. Za to po prostu się dostaje. Też za jakieś uderzenie, chyba mocne auto też tutaj się używa, różne punkty są, ale wydaje mi się, że takie rzeczy... O, teraz uderzyłem. Ale mam sporo czasu, więc wydaje mi się, że mi się to uda. O, też za wyprzedzanie aut są punkty. Skręć w prawo. Aj. No, 20 sekund i zaraz jeszcze pewnie zepsuję to. A, już czego nie powinienem zepsuć. Nie wiem, czy zaryzykujesz jakiś tutaj drift, czy mnie uderzył w coś. Nie, no, już mam na bank, dobra. Za 400 metrów skręć w lewo. 9000 punktów, udało się, już dalej nie jadę. O, rany, to wyglądało niesamowicie. Następnym razem pojadę z tobą. Dobra, też powiem wam od razu, ile taki internet kosztuje, bo dzisiaj wszystko załatwiałem, sprawę z tym internetem. U mnie we Wrocławiu internet 100 megabitowy kosztuje 49 zł. I ten internet mogę sobie zerwać po miesiącu, jest no, umowa na czas nieograniczony. Kiedy chcę, to zrywam, kiedy po prostu chcę. Czyli dosyć tanio. Jeśli chcecie, to dam wam na miarę taki internet. Jest naprawdę bardzo stabilny, ja go testowałem w szkole, bo u mnie w szkole ten internet jest. Filmiki się wrzucają 2-gigowe w 5 minut. To jest dla mnie genialnym transferem. Bo jeśli chodzi o wrzucanie pobieranie filmików z sieci, to mi to w ogóle nie interesuje, ponieważ... Musisz być zajęty. Zaprosiłam cię do udziału w zawodach pokazowych i nie usłyszałam odpowiedzi. Pamiętasz, że można wygrać gotówkę i samochody? Czekajcie, gdzie te zawody pokazowe są? Pokaz umiejętności... Dobra, wybiorę sobie te zawody pokazowe najpierw. I na tym w sumie skończę ten odcinek, bo ma 40 już minut, widzę. Gdzie są zawody pokazowe? Jak one wyglądają? Wiesz, czy one się czymś różniły jakimś wizualnie? Chyba tutaj są? Nie. Zawody pokazowe. Tutaj są zawody pokazowe, tak? Chyba. Czyli te łapki w górę. Gdzie tutaj mam jakąś łapkę w górę? Gdzieś blisko. Kurczę, zaraz nie wiem, czy to są zawody pokazowe, czy nie. Przeniosę się tutaj. 10 tysięcy kredytów, ale okej, przeniosę się, żeby było szybko, ponieważ ten odcinek trwa już 40 minut i... Przy aktualnym internecie będzie się naprawdę długo wrzucał na YouTube'a. Mam nadzieję, że w ogóle do jutra, do soboty się uda go wrzucić. A potem już od 1 grudnia naprawdę nie będzie to dla mnie już problemem wrzucania czegokolwiek. Nie będę się powstrzymywał, ile te filmiki będą mogły trwać. Tylko też dajcie mi znać, czy chcecie naprawdę obejrzeć, dostawać dwa filmiki dziennie na moim kanale, ponieważ ja zauważyłem, że w ciągu tygodnia jest bardzo mała oglądalność. W weekend jest na pewno zdecydowanie większa. W domu jest szkoła, też są jakieś obowiązki. Więc dajcie znać, czy chcecie po prostu po jednym odcinku w tygodniu, a przykładowo po 3-4 w weekend. Napiszcie mi, jak to by według was najlepiej wyglądało. Też o jakich godzinach najlepiej dodawać. Aktualnie wrzucam o 14, nie wiem, czy to nie za późno, czy nie za wcześnie. Wtedy ja się do was dostosuję po prostu.
ale już naprawdę się nie mogę doczekać tego szybkiego internetu. Jeśli bym miał naprawdę szybszy komputer, który szybciej by renderował filmiki, to byłoby już naprawdę super. Praktycznie nagrywanie zajmowałoby mi jakąś godzinkę tylko, razem z wrzuceniem na YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. Tak więc dla mnie to by było naprawdę takie odciążenie. A jak na razie nie jest źle. Mam troszeczkę czasu zawsze, by te filmiki nagrywać. Ale jak wiadomo, teraz mam czas, jeśli będzie tych widzów więcej, trzeba troszeczkę będzie więcej na YouTubie robić, więcej tych filmików wrzucać dla was, więc czasem to wydaje mi się, że w styczniu dopiero. W tej imprezie liczysz się tylko ty, droga, i... Dobra, nieważne, kto jeszcze się liczy w tych zawodach. Tylko ja się w sumie liczę, więc... No z komputerem wydaje mi się, że dopiero będę miał w styczniu. Troszeczkę gotówki już mam odłożone na ten komputer, ale wolę kupić jakieś lepsze części od razu już na zapas, niż po prostu potem żałować, że nie kupiłem czegoś lepszego. Lepiej troszkę poszukać, poczekać też. Też pytajcie, czy będą odcinki właśnie z tu mamy Ferrari jakieś starsze. Pytajcie, czy będą właśnie odcinki z pecetów. Z peceta wydaje mi się, że nie. Chyba, że będą jakieś gry ekskluzywne na peceta. Wolę naprawdę grać na konsolach. I nawet jak będę miał jakiś sobie komputer, to tylko do renderowania i do zabawy w grafice komputerowej. Powiem wam taką ciekawostkę. Tym Ferrari, którym ja teraz jeżdżę, miałem, jak byłem mały, takie Ferrari zdalnie sterowane. Ja to Ferrari jeszcze gdzieś pewnie na strychu mam. Identyczne Ferrari zdalnie sterowane stałem kiedyś na gwiazdkę. I jeszcze chodziłem wtedy do zerówki. Takim autem właśnie bawiłem się i to bardzo, bardzo miło wspominam te czasy. Bo bycie dzieckiem to są najlepsze, uwierzcie mi, czasy, jakie mogą być. Kiedyś się śmiałem, jeśli rodzice, jak rodzice mi mówili, że marudzisz, do szkoły chodzisz, tak dalej. Uwierzcie mi. Chociaż powiem tak, jeśli chodzi o szkołę, gimnazjum, liceum i tak dalej, to najlepsze czasy są studiów, jeśli nie pracujecie. Jeśli studiujecie sobie dziennie, to jak ja, i byście nie pracowali, to taki okres edukacji jest, jeśli chodzi o studia, najlepszy. Nawet jeśli, uwierzcie, studiujecie ciężkie kierunki techniczne, jest naprawdę bardzo fajnie. Jednak jeśli pracujecie, to troszeczkę te czasy są nieatrakcyjne dla was, tak na przykład jak dla mnie. Jednak w sumie chyba liceum to są aj, teraz zepsułem. I już chyba nawet nie mam szans na to, żeby te zawody wygrać. Super, genialnie. Też ja zauważyłem, że w tych zawodach pokazowych, jeśli ja przegrywam nawet z samolotem, on na samym końcu troszeczkę spowalnia i daje mi wygrywać. Dobra, mam nadzieję, że kurde, że mi udało się to wygrać. Jest, udało się. Uff. Cię uwielbiają. Sponsor również. Otrzymałeś nagrodę samochód. Wow. Zajebiście. Właśnie chciałem wam jeszcze ten samochód pokazać. Mówię, żałuję, że wam nie pokazałem podczas wyścigu. Tak, chcę wciąć tego auta. Chcę zobaczyć, jak auto, którym bawiłem się w dzieciństwie, wygląda w rzeczywistości. W rzeczywistości to jest gra, tak? Ale no jest bardzo, bardzo ten model samochodu realistyczny. Dobra. Tak wygląda to Ferrari, którym ja kiedyś pomykałem w dzieciństwie. Jak mi się uda, to nawet pokażę wam, zrobię... No co za idiota, no. Pokażę wam zdjęcie może na Facebooku, na moim fanpage'u tego samochodu zabawkowego, który miałem zdalnie sterowany. Pewnie jeszcze działa do tej pory, ponieważ ja dbałem o zabawki i tak dalej. Tak to auto wygląda z tej strony i zaraz pokażę wam, jak to auto wygląda w środku. O właśnie, w ten sposób. Tak więc ja zapraszam was do kolejnych odcinków z cyklu Zagrajmy sobie Forza Horizon. Już jutro postaram się, aby ten odcinek się pojawił, zaraz po tym będę nagrywał kolejny. Tak więc do zobaczenia najprawdopodobniej jutro. Cześć! Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale i spodobały Ci się moje produkcje, subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Zapraszam Cię również na mojego fanpage'a na Facebooku.